Jak będą wyglądały w dalszym etapie przygotowania pogoni trębaczy? Od kiedy trenujecie i jak one będą wyglądały? Trenujemy od 19 stycznia, dwa razy w tygodniu, plus sparing. Wtorek, czwartek trenujemy na Orliku. Sparingi gramy w zależności od pogody. A z kim? Kto będzie rywalem? Pierwszy graliśmy dzisiaj z Namysłowem, później gramy z Polonią Kępno, z Sokołem Bralin, z Olszową, z Mroczeniem i z Laskami i jeszcze jeden z pani będę w trakcie załatwienia. Dużej rotacji nie będzie w tej przerwie zimowej chyba w Pogoni? Myślę, że rotacji nie będzie, ale tu cieszy mnie, że młodzi zawodnicy duże postępy robią i jak się wyleczą jeszcze chłopacy z tamtej rundy, myślę, że powinno być ok. Wiele klubów wybrało się na zakupy do Trębaczowa, bo tutaj jest duży potencjał. To z jednej strony cieszy, bo zawodnicy mają spore umiejętności, z drugiej no, nie martwi się trener, że ktoś odejdzie? No nie wiem, no, każdy by tam chciał, żeby chłopaki jak tam wyżej, no tylko, że dla mnie to... No nie wiem, na razie jeszcze powinni trochę pograć i później na pewno jeden czy dwóch jak pójdzie, to będę się z tego cieszył.